Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to bike fitting w Poznaniu, dokładnie bike fit Poznań. W końcu po długich namysłach znowu decyduję się na bike fitting. Długo się nad tym mocno zastanawiałem, analizowałem i przyznam szczerze, że nie był to łatwy wybór. Wybrałem akurat tutaj bike fit Poznań, bo widziałem, że mają bardzo dobre opinie na mapach Google oraz słyszałem parę dobrych słów od znajomy, więc wydają się godni zaufania. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Przyjechałem trochę wcześniej, muszę chwilę poczekać. Witamy w Bike Fit Poznań. Jest Kuba. Kuba będzie mnie fitował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że mógłbyś parę słów powiedzieć. Tak, witamy was w studiu Bike Fit Poznań. Jesteśmy na Grubalskiej 371. Jest z nami dzisiaj Patryk Wrona, skupimy się na fittingu dwóch rowerów Cross Esker i Cross Vento. Zwrócimy uwagę na pewno na wszelkie aspekty, które zdradzi nam tutaj Patryk w trakcie wywiadu, co mu doskwiera, jakie ma problemy. Staramy się dobrać też ćwiczenia pod kątem wszelkich jego problemów, które nam tutaj wyjdą w ocenie funkcjonalnej. Pracować nad tym i mieć cały czas, że tak powiem, przyszłościowo obraz na gdzieś tam dalszą współpracę, żeby nie było to jednorazowa usługa, tylko cały czas długotrwały proces. Postaramy się zrobić co na pewno w naszej mocy. Zobaczymy, czy rowery są dobre, dopasowane, czy trzeba dużo pozmieniać, czy ewentualnie na przyszłość, jakbym szukał jakiegoś roweru, czy znajdzie się. Dokładnie tak. Postaramy się dobrać. Też przede wszystkim wspominał nam, że szuka nowego roweru pod kątem jego proporcji ciała, wszelkich problemów, dysfunkcji, odpowiedni rozmiar roweru. Wspominał nam, że ma gdzieś tam problemy z karkiem, szyją, przez dość długą nogę w stosunku do krótkiego tułowia. Skarży się na to, że jest dość duży drobnie ze siodem a kierownicą, więc postaramy się na rowerze sizingowym odnaleźć odpowiednią geometrię do nowego roweru, tak aby poustawiać to przyszłościowo według tego, jak ma to być, wedle sztuki, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To działamy. No. Zaczniemy sobie oczywiście od oceny funkcjonalnej należące, wszelkich pomiarów, nagrania pozycji zero z kamer, z mat tensometrycznych, w dalszej kolejności zrobienie customowej wkładki Foot Balance, ustawienie progów i dalej zaczniemy ustawienie roweru od siodła po kokpit, zawsze w tej kolejności, dobór ćwiczeń pod kątem problemów, archiwizacja wymiarów, raporty, ćwiczenia wszelkie, które dostanie Patryk na maila, no i tym właśnie zakończymy proces, podsumujemy później wszystko na koniec, cały proces, co zrobiliśmy, jakie ćwiczenia dobraliśmy, co wydarzyło się w trakcie bike fittingu, jaką geometrię roweru na jigu dobraliśmy pod niego, co będzie najbardziej istotne pod kątem proporcji ciała, problemów dolegliwości, które nam już na początku zgłaszał. No i tym na pewno się z wami podzielimy w dalszej części. Czyli dokładnie musimy sobie popracować nad tylną taśmą, ograniczone czworogłowe, nad zgięciem biodrze, rotacją zewnętrzną, wewnętrzną. Dość słaby kor, nad którym też na pewno trzeba popracować, zwrócić. Teraz jest fajny sezon, jesień, zima, żeby na to zwrócić uwagę, tą obręcz barkową, no i żeby w tych ultramów zjeździć wygodnie, zdrowo, komfortowo, no to musimy nad tym popracować. Na koniec też z raportem z wymiarami z roweru, z mat tensometrycznych, z kamer też jakiś ćwiczeń, jak się załączy, coś ci też pokażę za chwilę, no, no jak nad tym pracować, żeby też jakiś tam fajny prognostyk na przyszły sezon, no nie? Będziemy na pewno wiedzieli, jaki kierunek oprać. Z lifta mi odpalisz, nie? Jeszcze raz? Mówię, z lifta mi odpalisz, nie? Jak na pierwszy rzut oka widzisz coś takiego podejrzanego? No przede wszystkim nad tą asymetrią. Trzeba popracować, trzeba na to zwrócić uwagę, czy jakąś podkładkę dystansową dać, jeszcze raz te testy funkcjonalne zrobię. Na pewno nie może być tej sytuacji tutaj takiej, jak jest teraz, że cały nacisk jest w tej przedniej części, 70% asymetria na jedną stronę, więc tego trzeba się pozbyć i tego chcemy się pozbyć. Wiadomo, że zaczniemy sobie za chwilę też od butów, czyli bloki, wkładki. Oryginalną wkładkę Plug Center zastąpimy wkładką Foot Balance. Modelem Balance, czyli nieco szerszym, grubszym i wygodniejszym, z troszkę innym wsparciem niż ten model Control, który jest taką najcieńszą, najwęższą, najbardziej smukłą wkładką. Tu stawiamy na komfort. Mamy dobrany rozmiar, czekamy aż wkładki się wygrzeją. Będziemy sobie zamieniać miejscami, żeby równomiernie wygrzać. Później sobie ułożymy tutaj, wyczekujemy stanie za pomocą pewnego schematu, pomogę ci. Ukształtujemy sobie wkładki i jak zastygną gotowe, wrzucimy sobie do buta kolackiego. No i tu jak się spojrzysz, to trochę się te pozycje mimo wszystko różnią, nie? To co tu mamy, to teraz. Tu jesteś bardziej wyciągnięty, dłuższa pozycja, niższa. Mimo to, że te wymiary
są prawie, że można powiedzieć, takie same, a no inne geometria. Inne geometria rozdziału, bo wymiary jakby fittingu widziałeś podobne bardzo, nie? To co ze wszystko podnosiłem. Tu całkiem inna sylwetka, bardziej wymagająca, tu jesteś bardziej złamany. Tu po siatce widać, że jest bardziej tu wyprostowany, nieco tak krótsza, zwarta pozycja, nie? Okay. Fitting dobiegł końca, trochę się pozmieniało, ale co się dokładnie zmieniło, to już może powiedz Kuba. Dokładnie tak, skończyliśmy fitting obu rowerów, 5 godzin około nam zeszło na całe kompleksowe ustawienie roweru, ale przede wszystkim chciałbym zacząć od oceny funkcjonalnej i tego, jakie dobraliśmy ćwiczenia, a było ich przede wszystkim dużo, jest tutaj u Patryka nad czym pracować. Motoryka, jak wiemy, w fittingu proporcje ciała, gibkość nasza jest klucz wszystkiego i to jak będziemy układać się na rowerze, czy będziemy się rozwijać, czy nie, czy te problemy będą. Dobraliśmy zestaw ćwiczeń, tak żeby na przyszłość móc się spotkać, poprawić jakieś zmiany, wprowadzić w rowerach. Zrobiliśmy także sizing na rowerze przymiarowym i określiliśmy geometrię, rozmiar roweru zdecydowanie większego, o większym staku, tak żeby zachować mniejszy drop, czyli poziom siodło kierownica, ze względu na choćby tutaj dość długą nogę w stosunku do krótkiego tułowia. Patryk stawia raczej na ultra, na długie dystanse, więc szukamy tutaj komfortu. Chcemy wykluczyć wszelkie problemy, przede wszystkim ustawianiem roweru, geometrią, dobraniem odpowiednich ćwiczeń. Daliśmy predykcję na przyszłość. Zarchiwizowaliśmy wszystkie wymiary i przygotowaliśmy ćwiczenia. No i myślę, że tym kończymy. Oczywiście w trakcie zrobiliśmy customową wkładkę Foot Balance, tak aby komfort w butach poprawił się, zadbać o łańcuch biokinematyczny, podparcie stopy, jak wiemy w fittingu. Od stopy wszystko się zaczyna, stopa jest w fittingu księciem, miednica królem, także te aspekty też trzeba wziąć pod uwagę i o to zadbać. No może zobaczymy się w przyszłości za kilka to miesięcy, jak Patryk poprawi trochę problemów. Może z nowym rowerem. Tak? Może z nowym rowerem, z tą już odpowiednią geometrią i rozmiarem docelowo. Tak, aby jeździło się jeszcze bardziej komfortowo i wygodnie i przyjemnie. I żeby były sukcesy na tych ultra przede wszystkim. Podsumowując, sam rozmiar sobie mógłby być ciut większy. Dobra, mógł być ciut większy rower. Sami widzicie, dość duży drop, mocno wysunięta sztyca, mostek na plus. Mamy tu i tak drop 12 cm, w szosie było podobnie też. Daliśmy mostek na plus, więc teoretycznie akceptowalne 10 cm. Tak, nie? Myślę, że do 10 tutaj w swoim przypadku szukamy na pewno większego roweru na staku, żeby ten drop był zdecydowanie to mniejszy. To co wszystko, co mogliśmy dzisiaj zrobić, zrobiliśmy. Przede wszystkim dobór ćwiczeń, to czy Patryk będzie to robić przyszłościowo, liczę na to, że tak. Muszę. I motywuję, żebyśmy mogli spotkać się przyszłościowo i coś więcej tutaj podziałać, pójść do przodu przede wszystkim. Może szpagatu nie zrobię, ale że będzie lepiej. Ale będzie lepiej, no. Dokładnie tak. Dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia niebawem. Dobra, no może parę słów jeszcze tak na szybko ode mnie. Podsumowując, wrażenia bardzo, bardzo fajne, pozytywne. Nie spodziewałem się tak profesjonalnego bikefittingu. Profesjonalnie było od samego początku, kiedy tylko zadzwoniłem. Zaraz po zakończeniu rozmowy dostałem potwierdzenie SMS-owe z terminem oraz dokładnie co mam ze sobą zabrać. Później SMS przypominający dzień przed wizytą. Na samej wizycie było wszystko bardzo od samego początku wszystko było na najwyższym poziomie, czyli sprawdzenie, wywiad, czy przebywałem jakieś kontuzje, czy coś jest ogólnie ze mną nie tak, czy jakieś problemy zdrowotne. Później sprawdzenie oczywiście motoryczne, następnie wstępne sprawdzenie mojej obecnej pozycji na rowerze, wprowadzenie zmian, drobne poprawki i naprawdę no super. Od razu też powiem, bo oznaczyłem film jako sponsorowany z tego powodu, że dostałem rabat. Nie, to nie było tak, że miałem to za darmo, jeszcze dodatkowo miałem dopłacone. Dostałem po prostu rabat i powiem szczerze, że tak naprawdę Kuba z Bikefit Poznań nie potrzebuje jakby jakiejś tam dodatkowej reklamy, bo ma zapierdziel przez cały rok. W sezonie ma około 1,5 miesiąca oczekiwania na termin, po sezonie ma około 2 tygodnie, więc myślę, że Kuba raczej nie potrzebuje reklamy, ale może tak bardziej dla Was, jeżeli ktoś faktycznie szuka bardzo dobrego bikefittera, to śmiało z ręką na sercu mogę polecieć, bo widać przeogromną wiedzę i no, doświadczenie w tym co robi, a głównie robi właśnie fitting. Kolejna rzecz to tak na szybko jeszcze zmiany w rowerze. Zmiany
Duże, nieduże. Duże z tego powodu, że oczywiście mostki i w jednym i w drugim rowerze na plus. Zmiana ustawień bloku, a szczególnie przy rowerze szosowym, zrobiło to no, póki co wstępną ogromną różnicę, bo mimo że mam dwie równe kończyny, to się okazało, że przy jednej muszę mieć podkładkę, aby wyrównać tą dysproporcję, jaką widzieliście na siodełku, i faktycznie kręci się dużo, dużo lepiej. Tą lewą stronę czułem, że była taka bardziej toporna. I pomiar mocy obustronny Impika też to pokazywał, że potrafiło być nawet 4% różnicy między jedną a drugą stroną. Teraz jeszcze nie sprawdzałem, jak to mniej więcej działa, ale myślę, że będzie ten procent góra 2 maksymalnie. Czy rowery mam za małe? I tak i nie, bo jeżeli chodzi o na przykład długość roweru w chwili obecnej na mój stan motoryczny jest ok. Dłuższych rowerów nie potrzebuję, ale jeżeli chodzi o wysokość roweru, a szczególnie tego przodu, mógłby być dużo wyższy, czy dużo, no z centymetr dwa wyższy chociażby. Więc jeżeli moja mobilność byłaby, znaczy tak wnioskuję też, bo to nie mi do końca oceniać, ale jeżeli moja mobilność byłaby dużo lepsza, to myślę, że mostki na minusie mogły pewnie by pozostać i ewentualnie trochę jeszcze dłuższe i by było ok, ale oczywiście rozmiar większy jest mile widziany. I ten rower, co się tak do niego przymierzam, to myślę, że będzie taki idealny, ale to zobaczymy w przyszłości. Zaciekawiło mnie to, że rowery Gravel kontra Shossa, obydwa rowery mają podobny na przykład tak do Ridge, obydwa rowery mają przeniesioną tą pozycję do ustawienia, wszystkie praktycznie 1 do 1, tam jest różnica na długość ewentualnie centymetra, jeżeli chodzi względem siodełka do klamek, a mimo tego różnica jest inna. I wydawałoby się, że Esker jest bardziej takim rowerem agresywnym, a mimo to tam przy tym rowerze mam bardziej komfortową pozycję, co mi się też przekłada na moje odczucia. Nie wiem teraz, jak będzie mi się jeździło na Vento, bo na razie na Vento przejechałem maksymalnie 2,5 godziny na trenażerze. Trenażer to też troszeczkę inna bajka, ale na razie jest ok i zobaczymy. No, dużo jednak jeszcze muszę podpracować nad sobą. Wiadomo, ustawienia roweru to jedno, ale przygotowanie motoryczne to drugie. Ja już od 2 lat wiem, że trzeba nad sobą pracować. Na początku pracowałem dużo więcej, w ostatnim czasie przyznam się, że trochę się zaniedbałem. Wiadomo, 2 dzieci to troszeczkę się ma mniej czasu na wszystko, ale obiecuję, że będę nad sobą pracował. Akurat tak jak wspomniał Kuba, to jest właśnie dobry moment, aby trochę się wzmocnić i porozciągać w tym sezonie jesienno-zimowym. Dobra, to tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jak nie ja, to może Kuba odpisze, jak ma konto na YouTubie. A jak nie, to go popytam, co o tym sądzi. Ewentualnie może w przyszłości jeszcze do niego podjadę z nowym rowerem. Zobaczymy. Czas pokaże. Już to tyle, co chciałem dodać, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.